zbliżamy się do słynnej Czajki. To ciężko wyczuć tą pogodę, naprawdę. Marzę z pełną parą. Dzisiaj rano przywitała mnie śnieżyca. Stalowo ciemne niebo. Myślę sobie, no nie, już nic nie będzie z wycieczki. Nigdzie się nie ruszę. A ta wiosna nigdy nie przyjdzie. Ale 3 godziny później wyszło słońce. No i tak w kratkę. No ale na razie się tak przetarło. Na tyle, że myślę, że dam radę zrobić króciutkie kółeczko. Bo jednak zawsze warto się ruszyć. Jesteśmy na miejscu, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Trochę się zachmurzyło w międzyczasie. No ale to tak chyba już będzie do końca tego miesiąca. Oto kochani, przed nami Pałac w Jabłonnie, wczesnoklasycystyczny w pierwotnym założeniu. Mam nawet małą nadzieję, że uda mi się zbić dobrą kawkę. Lubię tu przyjeżdżać. Albo jak wracam z dłuższych tras, albo jak nie mam czasu i przyjeżdżam na krótkie kółeczko, takie 20-30 km, to też tutaj sobie lubię przyjechać na kawę. I na chwilę odpoczynku. Tutaj, słuchajcie, altana chińska projektu Szymona Bogumiła-Cuga. Bardzo fajny obiekt, ale wszystkim tym zajmę się w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że wtedy Wam więcej o tym opowiem. Pyszna zimowa herbatka z miodem, z owocami, z goździkami i sokiem malinowym. O, widzicie tam, tam w oddali widać parę jakichś dużych ptaków. Ciekawe, co to za ptaki. Nie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. To jest niezwykłe miejsce. Do późnej, właściwie jesieni. Tutaj jest mnóstwo stolików, można wypić sobie pyszną herbatę, kawę, a nawet coś zjeść. Tutaj czeka na mnie moja herbatka, trochę musi przestygnąć, bo jest naprawdę ciepła. Albo poznajcie proszę mój ukochany rowerek. Marin Gestalt X11. Nazywam go Rubinkiem. Zakochałam się w jego czerwono-perłowym lakierze. No i wiecie, jak to jest z miłością od pierwszego wejrzenia. No. Jesteśmy przed parafią Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. I ten kościół Wam chciałam dzisiaj pokazać. Sam kościół powstał tutaj na ziemi użyczonej przez hrabiego Maurycego Potockiego. W 1921 roku ruszyła budowa, zakończyła się w drugiej połowie lat 30. Tak więc miejsce to nie miało zbyt długiego i spokojnego życia, bo oczywiście wkrótce przyszli Niemcy. I w 1944 roku kościół został wysadzony w powietrze, jak Niemcy się wycofywali. W 1954 podjęto się od budowy. Jestem już we wnętrzu kościoła i zaraz pokażę Wam polichromię, które mnie tutaj głównie sprowadziły. Znajdują się one w prezbiterium, to są polichromie okołoołtarzowe. Ich autorem jest Zygmunt Kamiński i o nim Wam chciałam chwilę opowiedzieć. Czy wiecie, że człowiek, który jest autorem tych polichromii, to artysta, który w 1927 roku zaprojektował godło polskie? Grafik, malarz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, absolwent warszawskiej ASP, uczeń Ferdynanda Ruszczyca i Konrada Krzyżanowskiego.
urodził się i zmarł w Warszawie. Można też powiedzieć, że w swojej twórczości pozostawał raczej wierny sztuce narodowej. Inspirowało go malarstwo na matejki braci Gierymskich i podobno twórczość Jacka Malczewskiego. Jak się też okazało, był dość częstym gościem pałacu w Kozłówce, gościem hrabiego Konstantego Zamojskiego, pierwszego ordynata kozłowieckiego, którego gośćmi bywali także rodzice jego przyszłej żony, Zofii Trzcińskiej. Ostatecznie jednak młodzi poznali się w pracowni Władysława Ślewińskiego, a w 1909 roku był ich ślub. Chciałabym Wam także wspomnieć o żonie Zygmunta Kamińskiego, bo to bardzo ciekawa postać. Zofia Trzcińska-Kamińska, również artystka, więc to, co ich połączyło, to nie tylko miłość romantyczna, ale także miłość do sztuki, wspólne projekty, podróże artystyczne. Myślę, że to było fascynujące małżeństwo. A w 1915 roku Zofia w Lublinie zaciągnęła się do 2. Brygady Legionów Polskich, ale żeby to jej się mogło udać, musiała udawać mężczyznę. Przybrała imię Zygmunt, a nazwisko Tarło i rzeczywiście udało jej się i służyła w Legionach 1,5 miesiąca. Wydaje mi się, że to jest absolutnie jakiś fascynujący fragment biografii. Podziwne rzeźby samej Zofii możemy znaleźć tu w Warszawie. To jest choćby Jutrzenka, która znajduje się w tej chwili w Łazienkach Królewskich, a także postaci, które znaleźć możemy w Służewieckim Kościele Ojców Dominikanów tu w Warszawie. Tam też w jednej z kaplic znajdują się obrazy samego Zygmunta Kamińskiego i mam nadzieję, że niedługo uda mi się tam podjechać i może taką klamrą właśnie zapniemy te dwa miejsca. Ale fajne psy. Zobaczcie, jakie wielkie drzewo. Wolałabym się tutaj nie poślizgnąć. A trochę brudno. Jak tam z moją kondycją? Średnio. A nawet słabo. O, jak ładnie tutaj jest. No niestety, słuchajcie, muszę wracać. I to pospiesznie, bo muszę jechać do mechanika samochodowego. Mam już umówioną wizytę. Parę dni temu w drodze do pracy. I stąd, ni zowąd. Na czteropasmówce uderzył we mnie kamień, no i mam po prostu skazę na szybie. Nie wiem, co z tym zrobić, czy szyba do wymiany, czy do naprawy. To się dzisiaj okaże. Ojej, no ale przez to muszę skrócić moją wycieczkę. Thank you.
kochani, tu się z wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ja muszę pędzić, niestety muszę wybrać najkrótszą możliwą trasę, co nie oznacza właśnie, że najatrakcyjniejszą, więc nie będę was ciągnąć przez kręte uliczki miejskie. Do zobaczenia niebawem. Pa!